To 23 memoriał Juliana Mytnika. Julian Mytnik był wieloletnim, zasłużonym działaczem nie tylko Małopolskiego czy Krakowskiego Związku Piłki Nożnej. Był sędzią ekstraklasy i to ciekawostka, o której mało kto pamięta. Ten pierwszy turniej w 1979 roku był organizowany przez Polski Związek Piłki Nożnej. Był organizowany dla wszystkich związków w Polsce i w kategorii seniorów. To pokazuje, jaką postacią był Julian Mytnik. Turniej przechodził różne koleje, ale w tym wieku, od 2001 roku, organizuje go Małopolski Związek Piłki Nożnej, przemiennie w różnych miejscowościach Małopolski, z reguły z udziałem 4 regionów. Teraz poszerzyliśmy do 6, żeby mieć jeszcze większy materiał do selekcji, do kadr młodzieżowych w roczniku U12. Dzisiaj pojawiło się ponad 100 chłopaków z całej Małopolski, a zwyciężyła reprezentacja Małopolski Zachodniej, złożona spod okręgów Chrzanów, Oświęcim i Wadowice. Nasza drużyna zwyciężyła ten turniej. Pierwszy mecz dobrze, na remis zagraliśmy, w karnych wygraliśmy mecz. Drugi mecz pewne zwycięstwo. No i w trzecim meczu po ciężkiej walce 1-0 udało się wygrać ten turniej. Chłopaki, brawo dla was. To jest jakby pierwsza selekcja do reprezentacji U12, która głównym celem ma turnieje międzynarodowe, tak zwane młode talenty, gdzie występują reprezentacje Śląskiego Związku Piłki Nożnej, jednej z federacji słowackiej i jeszcze jednej z federacji czeskiej i oczywiście my. Takie mamy 4 turnieje. To jest jakby przygotowanie do kadry U13 na następny sezon. Oczywiście oprócz tych turniejów, których wcześniej wspomniałem, międzynarodowych, mamy też turniej niepodległości, 11 listopada. Mamy w planach też 7 takich regionalnych konsultacji, które zakończą się w połowie stycznia. Będą to konsultacje złożone z 3 albo z podokręgów, albo z powiatów, więc jeszcze będziemy bardziej selekcyjnie podchodzić do tego, bo jeszcze będziemy szukać chłopców. Oczywiście tutaj nie zakończyliśmy selekcji. To pierwsze podrygi do formowania reprezentacji, która już 15 na obiektach Klubu Sportowego Olkusz będzie grała właśnie turniej imienia Lucjana Franczaka w ramach turniejów Młode Talenty. Najlepsze w piłce nożnej jest, no, gdy ma się piłkę i można ją rządzić. Lubię piłkę, ponieważ sprawia mi to radość i wchodzę na boisko, mam uśmiech. Po prostu lubię to robić. Moim ulubionym piłkarzem od dziecka był i jest Robert Lewandowski. Ponieważ moim zdaniem dużo osiągnął w swojej karierze, wiadomo, jest narodowości polskiej, jest moim zdaniem niedoceniany przez większość ludzi. Szybkość na pewno muszę poprawić, lepsze podania, no i jeszcze krzyczeć do kolegów, pomagać im. To była początek drugiej połowy, prosowaliśmy, bramkarz dotknął, przyjął piłkę, a ja ślizgiem wjechałem i strzeliłem gola. Mam nadzieję, że ta jesień dla tych chłopaków będzie początkiem bardzo fajnej kariery. Po pierwsze, że zagoszczą na stałe w naszych reprezentacjach U13, U14, a także zbudują się na swoją piłkarską przyszłość w klubach w najwyższych lig, czego im serdecznie życzę. Z tego jestem zadowolony, że zajęliśmy 3 miejsce i się nie poddawaliśmy, chociaż pierwszy mecz przegraliśmy. Udało mi się zapobiec kilku sytuacjom bramkowym oraz miałem parę asyst. Chcę
być piłkarzem, ponieważ lubię, gdy odbieram przeciwnikowi piłkę. Van Dijk to jest mój ulubiony piłkarz i chcę być taki jak on. I mój ulubiony klub to Liverpool. Najlepszy mecz w naszym wykonaniu był ten finałowy, bo dużo pracy było, dobrze graliśmy. Trochę stresująco jest, na pewno gniewnie się gra tak szybko i tak się stresuje bardzo. Turniej, tak sądzę, był udany organizacyjnie, za co duże słowa podzięki władzom miasta Trzebinia, które udostępniły nam obiekt. I tak na zakończenie, może trochę pro domo sua, ale chciałbym podziękować też wiceprezesowi Jerzemu Nagawieckiemu, który tutaj zadbał o każdy szczegół. Dziękuję wszystkim za to, że byli tutaj i organizatorom tego turnieju. Jak odbierałem puchar, to była taka radość we mnie, jak dostawałem ten medal. No to było to zadowolenie, że wygraliśmy ten turniej. No, jest to motywacja, aby w następnych meczach i turniejach zagrać jeszcze lepiej. Zawdzięczam tą wygraną i ten puchar moim rodzicom i trenerom, którzy mnie szkolili.